Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku naszej serii kursu gry na organach. Dzisiaj będziemy zajmować się akordami, trójdźwiękami i przewrotami. Jeżeli jeszcze nie wiesz, co to są akordy, co to są trójdźwięki i w ogóle do czego to służy, to spokojnie wszystko dzisiaj powinno Ci się wyjaśnić. Również jeżeli chodzi o progresję akordów, czyli ich łączenie, będziemy sobie to omawiać, a także pokażę Wam w praktyce, jak można wykorzystać właśnie przewroty akordów, żeby to nam całkiem fajnie brzmiało. Tak więc myślę, że warto zostać tutaj do samego końca. Ta seria, jak i poprzednie powstają dzięki wsparciu patronów. Tak więc serdecznie dziękuję patronom za wsparcie. Jeżeli ktokolwiek z Was chciałby dołączyć do grona patronów, link do mojego profilu Patronite będzie w opisie pod tym filmem. A ja już nie przedłużam, bo jest gorąco, lampy mi jeszcze dodatkowo grzeją i zanim się tu cały roztopie, to przechodzimy od razu do tematu dzisiejszego odcinka. Jak widzicie, mamy tutaj rozpisane, znaczy rozpisane, mamy tutaj napisane akordy i trójdźwięki. Będziemy sobie ćwiczyć, co to jest akord i co to jest trójdźwięk. Trójdźwięk jest to po prostu akord, który składa się z trzech dźwięków, jak sama nazwa wskazuje. Tak więc, jeżeli sobie nawet troszeczkę jeszcze przybliżymy i chcemy sobie tutaj zrobić akord, no to powiedzmy, czy, czy po prostu trójdźwięk. Dajmy na to, zrobimy sobie od dźwięku C, chcemy sobie zbudować trójdźwięk od dźwięku C, no i na przykład chcemy sobie zbudować, chciałem G, no i jak mamy tutaj teraz coś takiego jak CG, no to ktoś mógłby powiedzieć, że jest to akord C-dur, czy ewentualnie akord C-mol, ale tak naprawdę nie do końca wiemy, co to jest za akord, ponieważ samo CG brzmi tak, czyli jest to dość puste, prawda? Jeżeli byśmy sobie na przykład wzięli dźwięki F i C, to też mamy. I też nie wiemy w sumie, czy to jest dur, czy to jest mol, czy, czy to jest jakiś tam sus, czy cokolwiek, ponieważ o tym, co jest, czyli czy jest to akord durowy, czy jest to akord molowy, świadczy nam środkowy składnik. Więc żebyśmy mieli zrobić sobie z tego trójdźwięk, musimy sobie dodać trzeci dźwięk, ale nie na przykład tutaj, że mamy teraz. C, G, C, no bo nadal brzmi to tak, że w sumie nie wiemy o co tutaj chodzi. Niby jest trójdźwięk, a w rzeczywistości nie wiemy jaki. Tak naprawdę dodajemy sobie dźwięk w środku, pomiędzy, ponieważ trójdźwięki, akordy budujemy tercjowo. Przybliżymy sobie jeszcze tutaj maksymalnie. Zwróćcie uwagę, że teraz mamy C, E, G. Jeżeli spojrzymy sobie nawet na klawiaturkę tutaj na dole fortepianu czy tam pianina, to zobaczcie, że mamy jeden, 2, 3, czyli mamy pierwszy, drugi, trzeci stopień i ponownie mamy 1, 2, 3. Jeżeli chodzi właśnie o trójdźwięki, muszą one zbudowane być po prostu tercjowo. Jeżeli mówimy oczywiście o pozycji zasadniczej, no to tak jak tutaj mamy pozycję zasadniczą trójdźwięku Cedur. Teraz skąd wiem, że jest to Cedur? Mianowicie dlatego, że pomiędzy pierwszym a trzecim składnikiem, znaczy a trzecim, w sensie pierwszym a drugim składnikiem, chodziło mi o trzecim w sensie, że jest to tercja akordu, ponieważ tak też to może być określana, no to mamy raz, dwa, trzy, cztery. Mamy cztery półtony. Czyli mówi nam to po prostu to, że jest to tercja wielka. Następnie pomiędzy tercją a kwintą, ponieważ tak są nazwane składniki, pryma, tercja, kwinta, no to pomiędzy tercją... A kwintą mamy 1, 2, 3. Mamy 3,5 tony, czyli mamy 3 stopnie, co daje nam tercję, i później mamy najpierw 4,5 tony, co daje nam tercję wielką, następnie 3,5 tony, co daje nam tercję małą. Czyli jeżeli mamy 4,5 tony i 3,5 tony, mamy trójdźwięk durowy. I trójdźwięk durowy, oczywiście, brzmi następująco. Myślę, że nikt tutaj nie powinien być zaskoczony. A co z tym naszym? FC, ponieważ pamiętacie, że wtedy też nie wiedzieliśmy tak naprawdę co to jest. Jeżeli by jeszcze chodziło o taką bardziej ciekawostkę, Wam powiem, CG, FC i tak dalej, takie w odległości kwinty pomiędzy sobą, no bo tu jeszcze Wam powiem, że jest to po prostu interwał, który jest nazywany kwintą, są to tak zwane power hordy. Tak coś takiego tutaj usłyszałem, czyli wiecie, gitarzyści tam przede wszystkim powinni wiedzieć te swoje brzmienie. Takie troszeczkę, myślę, że w ostrzejszej muzyce coś takiego bardziej stosowane. Jeżeli ktoś jest gitarzystą, może napisać na dole coś więcej o Power hordach. Ja nie jestem gitarzystą, więc nic tutaj Wam nie będę na ten temat więcej mówił. Ok, więc jeżeli tutaj byśmy chcieli, no to wszyscy wiemy dobrze, że jeżeli chcemy zrobić sobie tutaj trójdźwięk, to musimy dołożyć coś tutaj w środku. Znaczy, że jest to zbudowane tercjowo, no to tutaj widzicie, że mamy lukę. Mamy F, czyli mamy 1, 2, 3. Czyli tutaj byśmy musieli mieć dźwięk A. Myślałem, że nam się doda, a tu nam się usunął. Czyli mamy F, A, C. Czyli teraz wyłączamy sobie wpisywanie i zwróćcie uwagę, że mamy raz, 1, 2, 3, 4. Tercja wielka. 1, 2, 3. Tak? Tercja wielka. Czyli zaczyna nam się od dźwięku F i mówi nam dalej ten tryb po prostu jest durowy. Interwały nam mówią, że jest to tryb durowy. Czyli mamy. C zaczyna się od dźwięku C. Mamy C, E, -G, czyli mamy trójdźwięk durowy i FAC A, C mamy trójdźwięk również durowy, trójdźwięk F-dur albo po prostu akord F-dur. C-dur, F-dur. Posłuchajmy sobie teraz tych dwóch. Ok, więc tutaj tak naprawdę wszystko myślę, że powinno być wiadomo, ponieważ jeżeli byśmy chcieli nawet jakieś inne, no to na przykład yy, chcemy G, my chcemy G, my chcemy G, no to mamy G, H, D, tak naprawdę, a jeżeli byśmy na przykład sobie zrobili dalej, coś mi nie chce słuchać, jeżeli byśmy sobie zrobili dalej coś takiego, ponieważ wiecie, że idziemy sobie cały czas tercjowo, tak, czyli wszystko by się mogło zgadzać, posłuchajcie. Dur, G-dur, i teraz... Nie wiem, czy już ktoś z Was wychwycił, że to chyba nie do końca brzmi jak dur, prawda? Ano dlatego, że jest to po prostu trójdźwięk molowy. Zbudowany jest od A, co nam już może świadczyć, że jest to trójdźwięk A-mol. A dlaczego Amol? Ponieważ może ktoś powiedzieć, że brzmi smutno. Tak? Ale jeżeli sobie spojrzymy tutaj na klawiaturkę naszą na dole, no to zauważymy, że pomiędzy pierwszym a drugim składnikiem mamy 1, 2, 3 i teraz pomiędzy drugim składnikiem a trzecim mamy 1, 2, 3, 4. Czyli nam to oznacza, że mamy 3, 4. Czyli mamy tercję małą, tercję wielką, czyli jest to trudźwięk molowy. I tak też właśnie jest w istocie. Jeżeli sobie zaznaczymy to wszystko, to w trójdźwięku durowym pamiętaliście, że mamy C, E, G, czyli mamy 4, 3. Następnie, jeżeli byśmy sobie chcieli to przenieść i dać sobie tutaj, jeżeli sobie obniżymy środkowy składnik, to tak jak tutaj w tym wypadku, mamy 1, 2, 3, czyli mamy C, S i 1, 2, 3, 4, czyli mamy C, S, G, tak? To jest bardzo ważne. C, E, G, C dur. C S, G to będzie tutaj akord c mol. tak? C-dur mol. obniżony, środkowy tutaj składnik. Jeszcze sobie tutaj popsułem klawiaturkę. Dobra, ok. Więc co jeżeli byśmy sobie chcieli przenieść na przykład ten trójdźwięk dalej? No to wiadomo, jeżeli byśmy sobie chcieli dać na D Dura na przykład, no to musimy cały czas ten sam schemat zachować, czyli nawet jeżeli bym sobie chciał nie wiadomo jak tutaj daleko iść, to ciągle muszę mieć zachowany tutaj schemat, że mamy 4 3. Oczywiście jeżeli chcę zachować tryb, tryb dur w tym wypadku i zobaczcie, mamy 1 2 3 4 i 1 2 3. Zgadza się? OK. I jeszcze teraz sobie powiemy jeszcze sobie coś takiego, ponieważ może się takie pytanie pojawić, dlaczego fis, a na przykład nie ges? czyli na przykład jeżeli byśmy chcieli sobie G tutaj zrobić z bemolem, no bo tak naprawdę to jest to samo, tak? Ktoś mógłby powiedzieć, tak? Brzmi tak samo, no mamy jakby D, no prawie Fis i mamy A, ale to nam się nie zgadza dlatego, że jeżeli sobie popatrzymy na stopnie, no to mamy 1, 2, 3 i tutaj mamy od G, czyli mamy 4, i tu mamy 2, czyli mamy 4,2. Czyli to nam świadczy o tym, że jeżeli tutaj zastartujemy, że tak powiem, od kwarty, którą później tam zmniejszamy, obniżamy, a tu mamy sekundę, no to to nie są dwie tercje, tak? Więc tutaj w tym wypadku musimy obowiązkowo najpierw zadbać o to, żebyśmy mieli. Tutaj 1, 2, 3, 1, 2, 3, czyli budowa tercjowa, następnie, później z tą tercją, robimy sobie co chcemy. Podnosimy, obniżamy, cokolwiek tam chcemy. Oczywiście w C-molu będzie to samo. Jeżeli sobie podniesiemy, no to ponownie musimy mieć 1, 2, 3 i 1, 2, 3, 4. Czyli zapamiętujemy trójdźwięk durowy 4,5 tony, 3,5 tony, trójdźwięk molowy 3, 4. Czyli durowy 4, 3, molowy 3, 4. Na zmianę, odwrotnie. OK, więc jeżeli sobie to mamy tutaj omówione, no to możemy sobie jeszcze powiedzieć o czymś takim jak przewroty trójdźwięków. Przechodzimy sobie dalej. Mamy tutaj akordy i trójdźwięki, przewroty. I teraz, jeżeli byśmy sobie chcieli na przykład zbudować trójdźwięk C dur, czyli jak wiecie, budujemy go sobie w ten sposób, czyli mamy C, E, G. Zgadza się? Zgadza się. I teraz. Co to jest tak naprawdę przewrót? Możecie się spotkać właśnie z różnymi przewrotami. Jeżeli chodzi o te akordy, o te trójdźwięki, no to w tym wypadku mamy tutaj pozycję zasadniczą, czyli jest to zwykła, podstawowa, normalna, że tak to określę, wersja trójdźwięku. Jeżeli ktoś wam mówi C dur, to ma najprawdopodobniej na myśli coś takiego, taką po prostu postać tego trójdźwięku. Natomiast jeżeli byśmy chcieli dokonać przewrotu tego trójdźwięku, cały czas zachowując, że tak powiem, tryb, czyli powiedzmy, nadal to będzie C dur, to przewrót robimy w następujący sposób, że przenosimy najniższy składnik, w tym wypadku jest to pryma dźwięk C, przenosimy oktawę wyżej. Dzięki temu otrzymujemy E, G, C. Zgadza się? Zgadza się. I teraz mamy nadal zachowany trójdźwięk C dur, ponieważ mamy te dźwięki G, E, przepraszam, G, C, tak? Mamy E, G, C. Nadal mamy C dur. Natomiast wiadomo, że już tutaj się troszkę interwały zmieniły, więc tutaj już nazwa nie będzie, powiedzmy, właśnie pozycja zasadnicza, tylko będzie to po prostu pierwszy przewrót. Następnie, jeżeli byśmy sobie chcieli zrobić drugi przewrót, to mamy E, oktawę wyżej mamy G, C, E. Nadal jest to trójdźwięk C dur, nadal jest to akord C dur, ale po prostu chodzi nam tutaj o drugi przewrót. I w tym wypadku zachowujemy po prostu akord. Jeżeli byśmy chcieli na przykład dać, że tak powiem trzeci przewrót, to nie ma czegoś takiego, ponieważ od razu przechodzimy w pozycję zasadniczą. Czyli mamy pozycję zasadniczą C E -G, pierwszy przewrót E -G C i drugi przewrót G, C, E, żebyście się nie pomylili powiedzmy mówiąc, że tam trzeci przewrót i tak dalej, bo możecie się tak pomylić mówiąc na przykład na pozycję zasadniczą pierwszy przewrót na tam kolejne powiedzmy drugi przewrót, e, znaczy na pierwszy przewrót mówicie drugi przewrót i na drugi przewrót mówicie trzeci przewrót, nie ma czegoś takiego, więcej przewrotów jest później w czterodźwiękach, czyli na przykład dominanta septymowa czy cokolwiek tego typu, ale o tym będziemy sobie jeszcze mówić. Więc jak widzicie, tutaj w tym wypadku jest sprawa prosta. Jeżeli natomiast byśmy sobie chcieli zrobić coś takiego, na przykład, że mamy akord D-Mol DFA, jeżeli ktoś sobie by chciał sprawdzić, no to oczywiście e, możecie sobie tutaj przeliczyć półtony, możecie sobie zapauzować, przeliczyć i nie sprawdzić. Jeżeli byśmy sobie chcieli zrobić powiedzmy tutaj z tej pozycji zasadniczej, czyli DFA, jeżeli byśmy sobie chcieli zrobić pierwszy przewrót, przenosimy D, oktawę wyżej i mamy FA. D, nadal mamy demol, tylko jak słyszycie, troszkę brzmieniowo się to zmienia, i teraz mamy to F, oktawę wyżej, i teraz słuchamy, słyszycie jak to brzmi. Teraz sobie rozpiszemy to, żebyście faktycznie słyszeli, o co w tym chodzi, czyli mamy D, F, A, F, A, D, A, D, F i posłuchajcie sobie, jak to brzmi. Myślę, że ta różnica jest tutaj słyszalna. I jak tutaj możecie jeszcze ewentualnie się dowiedzieć, bo wam tutaj powiem, no, mamy tutaj do czynienia z takim bardziej zapisem złożonym, skupionym. Jeżeli byśmy chcieli później przejść do tego zapisu rozłożonego, to będzie nam potrzebny już tutaj do tego klucz basowy z dodatkową, że tak powiem, tutaj lewą ręką, czyli z tym rozpisaniem na właśnie lewą rękę w kluczu basowym i prawą rękę w kluczu wiolinowym. Aczkolwiek nie zawsze tak jest, więc nie musicie się tutaj na to tak obowiązkowo upierać, że zawsze mamy w basowym lewą, a zawsze mamy w wiolinowym po prostu rękę prawą. Ale to tak, tak dodatkowo Wam tutaj powiem. Jeżeli jeszcze chodzi o nazwę tutaj przewrotów, no to możecie się spotkać właśnie z po prostu przewrót kwart sekstowy i tutaj sekstowy, ale na, na tę chwilę tak naprawdę wystarczy Wam tylko to, żebyście wiedzieli po prostu o co tutaj chodzi, ponieważ w tej grze w kościele nie będziecie tak naprawdę używać tego określenia kwart sekstowy, sekstowy i tak dalej, ponieważ. To się dotyczy już tam bardziej tych stopni, na których są zbudowane i tak dalej odległości pomiędzy poszczególnymi składnikami, jeżeli chodzi o nazwy, skąd się to wzięło. Dla, dla Waszej po prostu jakby takiego, dla Waszego użytku kościelnego wystarczy Wam tak naprawdę tylko wiadomość taka, że coś takiego występuje, jak to się robi i zaraz Wam pokażę, jak to się wykorzystuje w praktyce. Tak więc nie zatrzymujemy się, idziemy dalej. I teraz mamy coś takiego jak łączenie akordów, czyli tak zwana progresja. E, tutaj jak widzicie mamy zapisane symbole akordów. Duże C to jest akord C dur, duże G to jest akord G dur, małe A albo ewentualnie napisane duże A z M, no to oznacza nam to Amol i F oznacza nam to F dur. Jeżeli sobie to przesłuchamy... Tak? I generalnie słyszymy, że mamy akord C-dur, G-dur, Amol, F-dur. I to jest tak zwana progresja. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to jest to progresja 1, 5, 6, 4. Możecie się z czymś takim spotkać: mianowicie, są to po prostu e, numery, że tak powiem, czyli nazwy. E, znaczy, po prostu są to stopnie zbudowane na gamie C-dur. Jeżeli weźmiemy sobie pierwszy stopień, pierwszy składnik będzie to C i na tej podstawie budujemy sobie akord C e g Jeżeli chodzi o piąty składnik, Piąty stopień mamy G, czyli będzie G, H, D, G dur, natomiast jeżeli chodzi o szósty stopień, będzie to A, C, E, ponieważ nie mamy A, E, ponieważ mamy C dur, nie ma żadnego tutaj krzyżyka, żadnego bemola, to mamy A, C, E, czyli będzie to szósty stopień molowy Amol i cztery, co daje nam czwarty stopień F, czyli F dur, F, A, -C. czyli mamy C, E, -G, G, H, D, A, C, E i F, A, C. Cztery takie akordy. Ok. I teraz, sobie przechodzimy do zapisu tych akordów. Jeżeli byśmy sobie chcieli, już ktoś może usłyszeć tutaj organy, i tak jest też w istocie. Mamy później GHD, tak? GHD, następnie ACE i FAC. Jak widzicie, teraz sobie to usunę, żeby nam nie przeszkadzały tutaj te dźwięki. Ok, I teraz, jeżeli sobie puścimy, to mamy te trójdźwięki rozpisane właśnie na organy. I teraz jak widzicie, mamy C-dur, G-dur, a Amol, F-dur. Ale jeżeli byśmy chcieli to grać, na razie powiedzmy prawą ręką, no to jak widzicie, że z C dura do G dura, do Amola, do F-dura musielibyśmy skakać po całej klawiaturze, tak? Ponieważ widzicie, że CEG mamy wysoki skok do GHD. Ktoś jeszcze może zauważyć, że G nam się tutaj powtarza, że więc możemy teoretycznie trzymać cały czas to, ale zwróćcie uwagę na to, że jeżeli dokonamy jednej bardzo fajnej, prostej sztuczki, mianowicie przerzucimy sobie niektóre składniki, no to możemy e, po prostu skorzystać właśnie z tego, że mamy te wtedy dźwięki bliżej, mianowicie D. Jeżeli sobie chcemy, to D. To możemy sobie dać niżej, mianowicie dajemy je sobie tutaj. Już mamy odrobinkę bliżej, ponieważ jak widzicie z CEG mamy troszkę bliżej do DGH, tak? Zobaczmy, jak to brzmi. Akord nam się zmienia? Zmienia. Dzięki temu, że przenieśliśmy sobie D, już mamy troszkę bliżej. Jeżeli byśmy natomiast chcieli, możemy sobie jeszcze H przenieść tutaj niżej, no bo nikt nam nie broni i wtedy zwróćcie uwagę, że z CEG przechodzimy do HDG, czyli tak naprawdę ręka nam się niewiele rusza, zgadza się? Właściwie tylko chodzi nam o to, że przenosimy jakby tutaj tylko dwa palce, tak? Z CEG przenosimy na HDG, i dzięki temu mamy tak naprawdę wszystko pod ręką. Czyli skorzystaliśmy sobie tutaj z przewrotu. Czyli jak widzicie, akordy w praktyce są naprawdę całkiem wygodną opcją. Ok, I więc jeżeli mamy CEG, później sobie przechodzimy na HDG, no to co wtedy z ACE? Ponieważ no wiadomo, że stąd nie będziemy skakać tutaj, bo nie miałoby to najmniejszego sensu i poza tym byłoby tak naprawdę no, niewygodne. Nic tutaj trudnego. Mianowicie przenosimy sobie e niżej. Mamy e, tak? Czyli już mamy troszeczkę bliżej i teraz to c przenosimy sobie oktawę niżej. Czyli jak widzicie, mamy z h d g przechodzimy do c e a. Czyli ponownie, przez przenosząc sobie te dźwięki, te składniki, zachowując cały czas ten sam tryb, ten sam akord, ponieważ mamy cały czas jakby A, C, E, tak? Czyli mamy cały czas a mol. Przenosimy sobie, powiedzmy, te składniki tak, żebyśmy je mieli bliżej pod ręką. Jeżeli chodzi jeszcze o F, A, C, no to ponownie stąd nie będziemy skakać tutaj, tylko po prostu tutaj robimy sobie mały myk, czyli przenosimy sobie ostatni składnik, najwyższy, który wtedy był, mianowicie było to C, przenosimy sobie oktawę niżej i dzięki temu z C, E, A przechodzimy do CFA, czyli jak widzicie mamy wszystko tak naprawdę bardzo fajnie pod ręką. Zobaczmy sobie teraz, jak to brzmi. Czyli jak widzicie, bez problemu możemy sobie coś takiego powiedzmy już tutaj zacząć grać, już całkiem fajnie nam to brzmi. Oczywiście możecie sobie sami spróbować coś takiego rozpisać. Okej, okay, ale co w momencie, kiedy na przykład powiedzmy będziemy sobie chcieli zacząć od innego ułożenia, ponieważ na przykład zachce nam się albo nam melodia będzie tak kazała, powiedzmy, że będziemy musieli zaczynać w takim ułożeniu. Czyli jak wtedy widzicie, z tego skoczyć tutaj trochę niewygodnie, no nie? No, i tutaj nic więcej nam nie pozostaje, jak powiedzmy, dostosować sobie wszystko do tego naszego układu. I teraz możemy sobie na przykład, właśnie przejść na takiej zasadzie. Albo ewentualnie możemy sobie coś kombinować, idąc na przykład gdzieś tutaj do góry, ale myślę, że w poprzedniej wersji było wygodniej. Tu możemy przeskoczyć. Powiedzmy, właśnie do takiej opcji, czyli z takiego układu przeskakujemy tak, albo przenosimy sobie ponownie C i znowu mamy z takiego układu tutaj, czyli praktycznie przesuwamy rękę o jeden składnik i mamy kolejny akord. Tu ponownie możemy sobie przenieść C i ponownie przenosimy właściwie jeden dźwięk i mamy kolejny akord. Czyli widzicie, właściwie nie ruszając wielce ręką, mamy kolejne akordy. Posłuchajmy. Super, no nie? Oczywiście to samo, jeżeli byśmy chcieli zacząć w tej formie, to wtedy również możemy przenieść sobie te dźwięki. Ponownie możemy oktawę wyżej i oktawę wyżej. Czyli mamy. Myślę, że jest to tak naprawdę bardzo łatwe. Wiecie o co tutaj dokładnie chodzi. Czyli oczywiście oktawę niżej również sobie możemy przenieść, żeby nam to tak bardzo tutaj nie hałasowało i mamy właściwie w graniu to samo, tylko oktawę niżej. Tak, myślę, że e, całkiem nieźle to brzmi. Ok, teraz jeżeli sobie to damy troszeczkę wyżej, dodamy sobie tutaj rękę lewą. Oczywiście, jak widzicie, tutaj na razie jeszcze nie stosujemy melodii, melodię zastosujemy sobie dopiero troszeczkę później. Teraz dodamy sobie do tego rękę lewą, ponieważ prawa ręka może spokojnie trzymać akordy i taki może być wasz początek. Powiedzmy, jeżeli tutaj mamy akord C-dur ponieważ tutaj mimo tego, że mamy przewrót, polecam wam zastosowanie tutaj, powiedzmy, dźwięków basowych, właśnie tutaj, jeżeli chodzi o rękę lewą, powiedzmy właśnie w tej pozycji normalnej jako jeden dźwięk, ale jako podstawa tego akordu. Czyli tu mamy C dur, więc będzie to dźwięk C, tu mamy G dur, więc będzie to dźwięk G, tu mamy A, więc będzie to dźwięk A, chyba że chcemy, na przykład, możemy dać sobie oktawkę niżej, ale no wtedy nie zawsze możemy mieć tak naprawdę tutaj możliwość. Oczywiście, jeżeli chodzi o klawiaturę, no to możemy tam mieć taką możliwość, oczywiście gorzej z nogami, bo może nam braknąć tutaj klawiszy, ale dajmy tutaj powiedzmy A, dajmy sobie F jako te dźwięki podstawowe tych akordów. Zobaczmy, jak teraz to brzmi. Brzmi to myślę, że całkiem nieźle. Jak widzicie pojawia nam się tutaj jeszcze jedna... Tutaj pięciolinia na dole, mianowicie jest to klawiatura, znaczy, przepraszam, pięciolinia do klawiatury nożnej. Możemy sobie zdublować te nasze akordy, które mieliśmy tutaj, ale przenosimy je sobie jeszcze oktawę niżej. Dzięki temu mamy brzmienie również z klawiaturą nożną z pedałem i ponownie możemy albo sobie dublować te dźwięki, czyli mamy C, G, A, F, albo możemy sobie pokombinować, co zaraz Wam tutaj jeszcze dodatkowo pokażę. I jak to teraz brzmi? Niewiele się tutaj raczej zmieniło, e, ponieważ no, jakby te dźwięki mamy zdublowane. Jeżeli natomiast mamy tutaj w klawiaturze nożnej i tutaj w lewej ręce mamy te same dźwięki, to niekoniecznie może to tak super brzmieć. Proponuję Wam tutaj przeniesienie na przykład o jakieś inne wartości. I teraz słuchajcie, jeżeli na przykład wiecie, że mamy CEG, no to można by było się pokusić tutaj o E, ale pomiędzy C a E Mamy niewielką różnicę i na przykład, jeżeli byśmy chcieli powiedzmy tutaj w ogóle sobie na przykład trzymać tak dźwięki CE, one nam mogą się żreć, że tak to nazwę, mianowicie mogą się trochę gryźć. Może nam się zrobić troszkę za dużo zamieszania, więc polecam Wam tutaj dołożyć sobie kwintę, czyli o ile na przykład tutaj u góry EC nam nie przeszkadza, tak o tyle CE... Tutaj powiedzmy właśnie w klawiaturze nożnej, czy nawet jeżeli byśmy chcieli w lewej ręce dać sobie właśnie tę te tercję właśnie niżej, ona się nam będzie gryzła. Dlatego polecam Wam w niższych rejestrach, w niższych powiedzmy tutaj właśnie klawiaturze nożnej, lewej ręce, polecam Wam przede wszystkim granie powiedzmy właśnie minimum kwintą, ewentualnie powiedzmy kwartą, ale minimum kwintą, a najlepiej powiedzmy oktawą, jeżeli nie macie klawiatury nożnej i tak dalej. Ponieważ tu można byłoby spokojnie zagrać sobie na przykład w ten sposób dźwięk G, tu mamy pełny akord C w pedale i mamy pełne brzmienie. Tu akurat mamy zdublowany dźwięk, ale możemy sobie na przykład tutaj powiedzmy zejść do D i już to będzie inaczej też brzmiało. Ale... Oczywiście to wszystko zależy od tego, co chcecie uzyskać, ponieważ możemy również dać inny akord, tak naprawdę, czy inny dźwięk. Nawet możemy na przykład powiedzmy go stąd usunąć. Dzięki temu mamy już coś innego. Tu, żeby nie dublować, możemy sobie na przykład dać E, które możemy sobie stąd usunąć i już też będzie brzmiało inaczej. Tu możemy mieć F, a jeżeli chcemy, możemy sobie oczywiście dać na przykład właśnie C. Możemy je sobie teraz usunąć właśnie tutaj z tego zapisu, ponieważ żeby nie dublować niepotrzebnie. Ale oczywiście to wszystko zależy od tego, co chcemy uzyskać. OK, wrócimy sobie na razie jeszcze do poprzedniego układu. Czyli jeżeli tu sobie na przykład właśnie damy G, tu sobie... Zrobimy taki C dur piękny, rozłożymy sobie może lekko albo właśnie damy na takiej zasadzie. Tu sobie zrobimy na przykład, z racji, że mamy tutaj G dur, możemy sobie zrobić tak, tu niech w sumie będzie to G, bo w sumie czemu nie, a możemy sobie też tutaj przenieść, tu niech będzie w sumie A, bo czemu nie, i tu niech będzie, powiedzmy, też sobie przeniesiemy F dur, zrobimy sobie tak bliżej. I teraz zwróćcie uwagę, jak to brzmi. Możemy sobie jeszcze troszkę to urozmaicić, mianowicie zmieniając trochę klawiaturę nożną. Mianowicie, jak widzicie, tutaj mamy cedur, tu mamy gedur, możemy sobie skoczyć w ten sposób, a możemy sobie na przykład zrobić powiedzmy takie podejście bardziej. Czyli, jak widzicie, wykorzystujemy składniki, które mamy z tego trójdźwięku. Cedur mamy C, tu mamy. DGH. po prostu mamy D, akord G, Dur, G, H, D, ale robimy sobie tutaj D, bo robimy sobie podejście. Tu powiedzmy, żeby nie dublować, usuniemy sobie to D. Tutaj, żeby zachować tryb, powiedzmy, żeby było wiadomo, że jest to Dur, zostawiamy sobie H tutaj. Następnie tutaj przechodzimy na E, mamy ACE, więc po prostu my wykorzystujemy sobie to. Tutaj przechodzimy sobie do góry. Tu jakby wracamy sobie jakby do F dura, to usuwamy sobie z tego F dura. Tu dźwięki są zachowane, przechodzimy tutaj na F i mamy FAC tak naprawdę i teraz to, że przeszliśmy sobie tutaj przez inne składniki, a nie te główne, bazowe, sprawi, że będzie nam to jeszcze inaczej brzmiało. Zaraz sobie tego posłuchacie. Tu oczywiście możemy sobie ewentualnie podwoić tutaj prymę, czyli pierwszy podstawowy główny składnik Zabrzmiało to troszkę inaczej, może troszkę dziwnie, ale przyniesiemy sobie to oktawy wyżej, żeby aż tak bardzo nam nie buczało, i zobaczycie, jak to brzmi. Czyli teraz brzmiało to naprawdę całkiem sympatycznie, a mianowicie dlatego, że tak naprawdę to są nadal składniki z tych akordów. Oczywiście nie zawsze jest potrzeba, żebyśmy powiedzmy musieli w ten sposób przechodzić. To najlepiej po prostu ćwiczyć sobie na such, wybierać sobie na such, co Wam tak naprawdę pasuje. I oczywiście są zasady tutaj, w jaki sposób te akordy dobierać, w jaki sposób to wszystko budować, ponieważ to nie jest tak wszystko szczapy tak naprawdę, że z niko to się nie bierze, ponieważ tu powiedzmy można byłoby śmiało powiedzieć, że przejście... Tutaj powiedzmy z tych składników do tych, no nie do końca jest poprawne, ponieważ tu tak naprawdę mamy sytuację, że przenosimy wszystkie składniki do góry, więc tutaj raczej według poprawności powinno być przynajmniej przejście jednego składnika w dół, żeby zachować powiedzmy właśnie to, że nie wszystko idzie cały czas do góry. Ale to oczywiście zależy już od konkretnej sytuacji. A teraz żeby wam pokazać właściwie do czego jest nam to potrzebne, no to będzie nam potrzebna pieśń Panie dobry jak chleb. I dzięki temu pokażę Wam po prostu, o co tutaj chodzi z tymi przewrotami akordów już na konkretnym przykładzie. Nie będziemy zajmować się tutaj stricte harmonizacją, po co się to tak naprawdę robi, chociaż, znaczy inaczej, może nie po co się to robi, bo wam chcę pokazać, po co się to robi i po co są te przewroty po prostu na praktycznym przykładzie, żebyście nie myśleli, że uczymy, że uczymy się tego po prostu tak szczapy i do no niczego się to nie przyda, bo bardzo nam się to przyda ale po prostu dzięki temu, że będziecie wiedzieć po co to jest i co to nam tak naprawdę właśnie daje w grze, będzie Wam się tego może myślę łatwiej nauczyć. Nie będziemy się tu skupiać jeszcze na zasadzie, na jakiej zasadzie się dobiera akordy, ponieważ tym się będziemy zajmować już w kolejnych lekcjach, tak więc tym tematem jeszcze na pewno Wam się będzie powiedzmy odbijać tutaj, ale jeżeli chodzi właśnie o to zastosowanie praktyczne, już Wam pokazuję o co chodzi. Mamy tutaj melodię pieśni Panie dobry jak chleb, kto nie zna ten niech się lepiej nauczy, bo będzie to jeden z częściej używanych, Granych przez Was utworów. Posłuchajmy. Ok, i tyle, oczywiście, chodzi nam tutaj o fragment. Nie będę Wam tutaj jeszcze mówił nic więcej na temat harmonizacji, no bo tutaj po prostu chodzi nam o C -dur. na początku. Tutaj mamy G dur, G H D. Teraz musimy sobie przejść na Amol. I tu powiedzmy, możemy wrócić do C-dura czy ewentualnie G-dura, to już zależy jak to chce, ale na razie nich powiedzmy będzie w ten sposób. Posłuchajmy. Bo tak naprawdę na drugą, później na trzecią wartość bym tutaj gdał e, giedur. Ale na razie na ten, e, na ten moment nam coś takiego wystarczy. Nie będziemy się zajmować skąd się wzięły te akordy, bo to dopiero będziemy sobie jeszcze omawiać w przyszłości. I jak widzicie, już teraz taka osoba, która początkuje e, zgrom na organach, może sobie w ten sposób zacząć grać. Ponieważ może sobie normalnie, powiedzmy, wziąć śpiewanie. Te akordy i może sobie zacząć śpiewać powiedzmy właśnie na zasadzie Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego kościoła. Tak I oczywiście dalej sobie tam lecimy. Więc jak widzicie, w ten sposób można sobie już zacząć ćwiczyć. Nawet jeżeli jeszcze nie umiemy zbyt dobrze grać, same akordy nam tutaj wystarczą. Ale żeby nie skakać bez sensu, no to oczywiście polecam Wam zastosować sobie tutaj coś takiego jak przewroty. I można by było zacząć od pozycji zasadniczej, tu następnie przenosząc sobie D. Tu przenosimy sobie E oktawę niżej, żeby było bliżej. Tu powiedzmy damy sobie C oktawę niżej, i tu powiedzmy wracamy do tej pozycji. I zobaczcie, jak to teraz brzmi. I tak naprawdę za dużo się nam tutaj nie zmieniło. Oczywiście, dokładamy sobie powiedzmy do tego BAS, czyli mamy C dur, później mamy G dur, Amol, tutaj, przepraszam, półnuta e, Amol, F dur, tutaj usuwamy to. I tu powiedzmy, damy na sam koniec powiedzmy, właśnie C. Tak? I teraz posłuchajmy, jak teraz to brzmi. Myślę, że już to brzmi naprawdę całkiem sympatycznie, ale żeby wam jeszcze pokazać jedno coś takiego fajnego, to zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób się tutaj zaczyna. Zaczyna nam się od dźwięku E, więc jeżeli mamy C, e, G, to może warto by było rozważyć przeniesienie sobie tego G gdzie indziej. Możemy sobie oczywiście przenieść w ten sposób, trzymając powiedzmy w lewej ręce tutaj GCE. Prawej ręce GCE, ale możemy sobie tak naprawdę przenieść powiedzmy to G do ręki lewej. Już mamy tutaj kwintę, więc nie powinno nam bardzo puczeć. Tu mamy CE i mamy jakby to, tę linię melodyczną poniekąd ukrytą tutaj, ponieważ już to nam brzmi bardziej w pełny sposób. Tu mamy G, więc czemu na przykład to H nie przenieść gdzie indziej? Możemy oczywiście przenieść sobie tutaj powiedzmy i łapiemy powiedzmy prawą ręką sobie to tutaj H, albo ewentualnie przenosimy sobie powiedzmy do ręki lewej, czyli możemy sobie przenieść to powiedzmy tutaj. Oczywiście możemy równie dobrze przejść sobie na przykład z tego C oktawę niżej do G. Tak, i wtedy to sobie łapiemy prawą ręką, jak chcemy, też to będzie fajnie brzmiało. Tu, ponieważ wchodzimy na C, to warto może właśnie tutaj powiedzmy, dojść sobie do właśnie tego C, podkreślając je właśnie tutaj. Tu mamy A, więc warto właśnie tu tym A zostać, tu mamy G. Więc podkreślamy to właśnie tym G, więc możemy sobie oczywiście tutaj nawet, żebyśmy tutaj nie musieli skakać jakoś bardzo, to możemy sobie to w ten sposób tutaj dostosować. I zwróćcie uwagę teraz, jak to będzie brzmiało z tym dodatkowym basem. Tak? Myślę, że brzmi to całkiem sympatycznie tutaj. Natomiast jeżeli byśmy chcieli na przykład powiedzmy przejść tutaj dalej, żebyśmy wiedzieli, że na przykład tu kolejnym akordem będzie G, powiedzmy G-dur, no to na przykład jeżeli tu wiemy, że mamy C-dur i tu chcemy przejść do G-dura, możemy jeszcze zastosować coś takiego, że przechodzimy sobie przez E, czyli powiedzmy w ten sposób i tu sobie szykujemy wtedy. I tu przechodzimy sobie właśnie z E na G. Oczywiście jest to już takie bardziej zaawansowane, nieco, ale to nam da dodatkowe brzmienie. Czy, bo tutaj oczywiście wchodzimy na bo tyś, czyli powiedzmy tutaj, jakbyśmy chcieli, no to tu musimy sobie oczywiście zrobić e, pauzę i później wchodzimy na bo tyś do końca. Ale posłuchajcie teraz, jak dzięki temu zabrzmi nam ta końcówka. Oczywiście myślę, że warto wtedy tutaj sobie przygotować to bardziej, czyli przechodzimy sobie wtedy przez F tutaj. Tak? Nawet jeżeli sobie to skopiujemy później do klawiatury nożnej, ponieważ właśnie warto sobie jeszcze zapamiętać, że klawiaturą nożną też dysponujemy. Oczywiście wszystko oktawę niżej. I oczywiście usuwamy sobie tutaj, myślę, że tu może być problem z tymi dźwiękami, więc mamy F, E, G, E. Dobra, ok, i przesłuchajmy sobie teraz, jak to brzmi, może troszkę oddalę. I leci nam dalej pieśń. Oczywiście, jak widzicie, gramy tutaj samymi akordami, czyli jest to jakby kolejny etap tutaj takiego grania jeszcze bez melodii. Oczywiście, warto. Pamiętać, że możemy sobie tę melodię tutaj śmiało dokładać, czyli oczywiście zaznaczając sobie tę naszą melodię, wklejamy ją sobie tutaj i dzięki temu gramy już na organach melodię, powiedzmy, i lewa ręka może nam tutaj dokładać dźwięki, czyli powiedzmy, może być tutaj właśnie CG, ponieważ prawa ręka nam gra E, więc mamy nadal zachowany ten tryb i to wszystko. Tu możemy powiedzmy sobie zrobić G. Na przykład powiedzmy GD bym chyba zaryzykował trzymając później tutaj w lewej e, w nodze. E, powiedzmy tutaj nogą G. No to mamy GDG. G. E, brakuje nam H, więc w sumie może czemu by nie? Może w ten sposób jednak, e, żeby tutaj nam zachować jeszcze też fajne to brzmienie. Chociaż tu no nie wiem, no to już zależy od nas, jak chcemy GHD. Chociaż to H tutaj fajnie nam powinno zabrzmieć. E, przechodzimy sobie tutaj. Wchodzimy tutaj na C, no to jak najbardziej możemy tutaj sobie zagrać na przykład właśnie, powiedzmy, coś takiego, czyli mamy A, tu mamy zachowany, to możemy sobie na przykład coś takiego zagrać, tu możemy sobie przejść powiedzmy w F dura, no to możemy sobie tak zrobić, tu możemy sobie zrobić w ten sposób. Ja bym sobie chyba, myślę, w ten sposób to zrobił. Oczywiście wszystko zależy, w jaki sposób chcemy sobie to rozwiązać, chociaż tu można by było dać. O nie, niech będzie to E, wtedy mamy cały ten tryb zachowany CEG. Myślę, że wiecie o co mi chodzi, a jeżeli nie, e, no to z czasem powiedzmy Wam to po prostu tutaj dojdzie. Przede wszystkim nam chodzi o to, żebyśmy zachowali całe te wszystkie trzy dźwięki, żeby one na całym przekroju pionowym te trzy dźwięki były przynajmniej właśnie zachowane. Pierwszy, trzeci i piąty CEG na przykład w C duże. Jak to teraz brzmi? Posłuchajmy sobie tego, jak to teraz nam brzmi. Może sobie teraz usuniemy głos, żebyśmy się skupili na samej tej grze organowej, bo to w sumie może być nawet jako wstęp, powiedzmy, do pieśni. I leci nam dalej pieśń. Oczywiście nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby później jako kolejny level dołączyć nam kolejne dźwięki, czyli musimy tu dodać jako jakby drugi głos, czyli wtedy wchodzimy sobie powiedzmy tutaj, trzymając to. E, tom, tom, to, tom, tom, i później tu G możemy sobie wtedy przejść tutaj na H. Powiedzmy, dzięki temu tu możemy sobie przejść na D. Tu, ru, ru. I tu na przykład, powiedzmy, jako drugi głos wbijamy sobie na przykład na E. Tu, powiedzmy tu: tu, 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 tu. Tu, i wtedy wchodzi nam to dopełnienie tutaj, i już mamy kolejne uzupełnienie brzmienia. Aczkolwiek wiem, że może to się wydawać już dość skomplikowane, że troszkę się tutaj więcej dzieje, ale tak naprawdę. To właśnie sprawia, że to brzmienie się robi coraz bardziej pełne I jak widzicie, mamy zachowany cały czas tryb Ponieważ trójdźwięki cały czas są durowe, są molowe e, Cały czas mamy zachowane tutaj e, właśnie te pełnie brzmienia A to wszystko, więc dzięki temu, że mamy te przewroty Mamy to wszystko pod rękami tak naprawdę Bo nawet jeżeli sobie spojrzycie, to przechodzimy sobie tutaj Mamy zaraz lewą rękę w pobliżu tak naprawdę Nie musimy jakoś bardzo skakać Tu nam akurat dwudźwięki nam e, wyłapało teraz Także nie ma jakichś takich przeogromnych Skoków, no chyba że ewentualnie tutaj, no ale nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie powiedzmy tutaj zagrać rzeczywiście w ten sposób. Tu na przykład robimy tak, nikt nam nie każe grać inaczej i teraz, teraz też to będzie całkiem nieźle brzmiało. Także wszystko zależy powiedzmy właśnie od tego, co chcemy uzyskać. I jak widzicie, dzięki temu, że rozpisywaliśmy sobie to w ten sposób, mogliśmy zachować właśnie tryb. Oczywiście pomijając kwestie czysto poprawnie, czy nie ma kwint równoległych, czy nie ma jakichś tam innych rzeczy, no to trzeba byłoby tak dokładnie przeanalizować. Ale gwarantuję Wam, że jeżeli będziecie grali w kościele, to nikt do Was nie przyjdzie na przykład właśnie powiedzmy, czy tam z publiczności, że tak to nazwę, po prostu z wiernych, nikt do Was nie przyjdzie na chór i nie powie Wam, Ej, przepraszam, bardzo w tym i w tym miejscu zagrałeś kwintę równoległą, i tak dalej. Jeżeli ktoś by chciał zapytać, co to jest kwinta równoległa. Kwinta równoległa występuje wtedy, kiedy byśmy skakali kwintami. Czyli na przykład powiedzmy tu mamy CG jako kwintę i teraz tu byśmy sobie chcieli jako Giedur zagrać, na przykład powiedzmy, właśnie, niech będzie, niech będzie GD. Tu później jako Amol byśmy chcieli powiedzmy zagrać właśnie O. Mamy AE i tu powiedzmy byśmy zagrali e, powiedzmy właśnie, m, żeby była kwinta FC. Nawet skacząc tutaj albo po prostu z tego e, F. FC. Czyli powiedzmy e, cały czas grając mamy CG, później mamy GD, kolejna kwinta, tu mamy. A, C, bo tu znowu mi łapie, A, E, przepraszam, mamy kwintę i później FC mamy ponownie kwintę, czyli cały mamy 1, 2, 3, 4, 5. O, jakie huralne brzmienie, myślałem, że tutaj będzie głos organowy. No dobra, niech będzie, ale widzicie, to są właśnie równoległe kwinty, czyli to jest bardzo tak... No, niepoprawnie zharmonizowane. To więc, jeżeli byście grali właśnie w ten sposób, skacząc kwintami, no nie bardzo, lepiej pozamieniać te składniki, tak na przykład dać, powiedzmy, to D. Tutaj dzięki temu, powiedzmy, mamy takie przejście. Mamy po pierwsze bliżej, a po drugie, już teraz mamy 1, 2, 3, 4. Czyli mamy kwartę, nie mamy kwinty, co nas chroni przed kwintą równoległą. Oczywiście, jak widzicie, tu nie jest rozpisanie jeszcze tak typowo, to wszystko nie jest to rozpisane tak, jak to mamy sytuację na przykład, kiedy mamy e, tonikę. E, to znaczy nie, kiedy mamy soprany, alt, tenor, bas na przykład w czterogłosie typowym, czy w ogóle mamy harmonizację taką stricte, kiedy pionowo sobie to wszystko jakby rozpisujemy właśnie tonikę, subdominantę, dominantę, jakieś wtrącenia i tak dalej z zachowaniem właśnie tych odpowiednich tutaj wszystkich zasad harmonii, to nie jest jeszcze rozpisane według tych konkretnych zasad. Ale oczywiście, jeżeli byście chcieli w ten sposób rozpisywać, no to wtedy już trzeba znacznie więcej tej nauki tutaj sobie zastosować. Oczywiście, jeżeli byście chcieli tutaj jeszcze tak informacyjnie, C-dur no to powiedzmy była tonika. Jeżeli chodzi o G-dur, no to jest to dominanta, a no to jest to szósty stopień, więc może być to właśnie jako tonika szóstego stopnia powiedzmy. F-dur jest to jako czwarty stopień, więc mamy to tutaj subdominantę i tutaj mamy Cedur, czyli jako tonikę, i później tu mamy G-dur, jako to właśnie takie dopełnienie, czyli mamy powiedzmy właśnie tutaj dominantę, która nas jakby właśnie pcha w stronę, na właśnie tutaj w tym wypadku będzie szóstego stopnia, czyli tom, tom, i tu wtedy wchodzimy na Amol. G-dur, Amol, i później lecimy dalej, powiedzmy do E-mola, później F-dur, C-dur, Demol, G-dur i C-dur. Powiedzmy, możemy sobie w ten sposób to zharmonizować, czyli robimy właśnie w ten sposób, że. Rozpisujemy sobie tak, żeby raczej robić tutaj powiedzmy te skoki zbliżamy sobie do siebie, możemy sobie właśnie akordy powiedzmy właśnie tutaj robić, rozpisywać w ten sposób, żeby powiedzmy ta linia melodyczna była troszkę ukryta, czyli jeżeli na przykład powiedzmy mamy, tak jak tutaj zaczynamy od E, tam, tam, tara, tara, tam, no to możemy sobie właśnie zrobić na takiej zasadzie powiedzmy, że właśnie zaczynamy nie C, E, G, tylko zaczynamy sobie na przykład G, tak jak tutaj widzicie, G, C, e, w ten sposób, że prawa ręka tym piątym palcem gramy sobie na przykład właśnie linię melodyczną. Możemy oczywiście to powtórzyć, nie musimy tego powtarzać,

co tam, powiedzmy, by to brzmiało bardzo nienaturalnie. Czyli, czy mamy sobie na przykład, ja tak właśnie robiłem, czy mamy sobie, powiedzmy, właśnie te przewroty akordów, delikatnie dopełniając jako tło, a ja wtedy wokalnie sobie, powiedzmy, tam po prostu wtedy powtarzałem, ile tych dźwięków tak naprawdę trzeba. I wtedy mogę sobie głosem sobie robić, ile chcę razy, i nikt tutaj nam nie przeszkadza, ponieważ tutaj prawa ręka w żaden sposób nie musi robić repetycji na każde tutaj to powtórzenie, więc nie ma najmniejszego problemu. Więc tutaj mówię Wam po prostu żebyście grali sobie właśnie akordami e, też znowu zabrzmiało jak akordami e, dobra, e, i po prostu dzięki temu właśnie gracie sobie akordami tak delikatnie robicie właśnie tło nie wybija się to, nie przeszkadza w żaden sposób, dobra, bo będę przedłużał, rozgadywał się, bo na ten temat mogę gadać długo, jak widzicie Rozpisujemy sobie w ten sposób, żeby ręce miały blisko, żeby nie było żadnych jakichś dużych skoków, chyba że mamy tutaj, tak jak na przykład w melodii, no powiedzmy od G, później dochodzimy do C. No to warto sobie również to tutaj w ten sposób rozpisać, żeby powiedzmy, właśnie tutaj również to się dopełniło. Aczkolwiek, nawet jeżeli powiedzmy tutaj, byście skakali do C z melodią, abyście aby zagrali sobie tutaj A i powiedzmy, czy tutaj znowu zachowując A, no to tak naprawdę, no to tak naprawdę wielkiego błędu by tutaj w żaden sposób nie było ponieważ dzięki temu cały czas jakby zachowujecie te akordy, które są poprawne, ponieważ macie nadal jakby ACE tutaj zachowany i tutaj macie FAC, więc no, nic się tak naprawdę nie dzieje. Oczywiście wiadomo, że tutaj w tym wypadku warto by było może gdzieś to C jeszcze wepchnąć, oczywiście może niekoniecznie tutaj, ale na przykład przerzucić sobie je do prawej ręki, powiedzmy tutaj, grając na przykład jeszcze dodatkowo C, o, dałem pełnym tym. Drugi głos, powiedzmy jako tu jeszcze C, żeby to nam się to C jeszcze tutaj wypełniło, żeby nadal być, był zachowany ten tryb, czy mamy C, E, A. Dobra, bo będę się rozgadywał i ta lekcja będzie trwała powiedzmy tam y, półtorej godziny, a to bez sensu. Y, więc, reasumując, cały czas pamiętajcie o przewrotach, korzystajcie z nich świadomie, świadomie dopasowywujcie sobie do tego. Jeżeli jesteście osobami początkującymi, no to powiedzmy, cały czas starajcie się, powiedzmy, skupić na tym, żeby te akordy przechodziły wam płynnie. Czyli na razie możecie sobie ćwiczyć właśnie na takiej zasadzie, jak tutaj mieliśmy w progresjach, e, czyli na przykład właśnie robicie sobie C dur, G dur, Amol, F dur i skupiacie się na tym, żeby przechodzić w każdym ustawieniu, tak naprawdę na klawiaturze, tak żeby było blisko. Czyli na przykład powiedzmy najpierw w pozycji zasadniczej sobie te wszystkie akordy przeskakujecie, przećwiczycie sobie właśnie raz, drugi, trzeci, czwarty, później sobie robicie na przykład w innym ułożeniu, na przykład w pierwszym przewrocie i patrzycie sobie jak z c dura przejść sobie blisko do f dura, czyli na przykład powiedzmy z pierwszego przewrotu kiedy macie e g c, no to przechodzicie sobie na f a c, bo tutaj jest znacznie łatwiej powiedzmy w tą pozycję zasadniczą sobie przejść. Oczywiście mowa na razie o jednej ręce, czyli jeżeli macie w takim ułożeniu, przepraszam e g c, no to wiadomo że jeżeli sobie chcecie przejść na przykład na f dur, no to wtedy robicie sobie powiedzmy właśnie f -dura. A, C. Czyli jak widzicie poniekąd mieszamy tak naprawdę pierwsze przewroty z pozycją zasadniczą, ponieważ nie jest tak, że musicie za każdym razem zachowywać na przykład pierwszy przewrot. Już koniecznie musicie wszystko w pierwszym przewrocie. Absolutnie nie. Dobierajcie sobie to do te, takich swoich e, tutaj... Podrzeb tak jak chcecie. Oczywiście, jeżeli byłby to G-dur, no to wtedy wiadomo, że powiedzmy możecie zagrać w ten sposób albo ewentualnie to D sobie przenosicie. Dobra, bo będę cały czas mówił o tym samym. Czyli robicie sobie na klawiaturze ćwiczenia taka wasza praca domowa do następnego tygodnia. Robicie sobie ćwiczenia, rozpisujecie sobie powiedzmy właśnie cztery akordy: C-dur, G-dur, Amol, F-dur. Ewentualnie w innym ułożeniu. To od Was zależy, jak chcecie. Może być C-dur, F-dur, G-dur, C-dur na przykład powiedzmy, albo w ogóle C-dur. Amol, F-dur, G-dur, mogą być też takie ułożenia i to sobie po prostu ćwiczycie, czyli ćwiczycie sobie łączenie akordów, progresję, żeby to było jak najbardziej płynne. Do tego dodajecie sobie lewą rękę, ewentualnie pedał jeżeli macie i powiedzmy na bieżąco sobie cały czas to ćwiczycie, żeby to łączenie akordów było jak najbardziej płynne. Później do tego możecie sobie wziąć pieśń, którą macie rozpisaną, na przykład właśnie z akordami, ewentualnie poćwiczycie sobie ten wstęp do Panie Dobry jak chleb, czyli tutaj mamy C-dur, który możemy trzymać przez całość, tu mamy G-dur, który trzymamy przez cały takt, później mamy Amol przez połowę taktu, F-dur przez połowę. I tutaj mamy C-dur, tak naprawdę możemy trzymać do końca, albo przechodzimy sobie później w połowie na G-dur, jeżeli wiemy, że później sobie przechodzimy na Amol. Ale to już jest dodatkowa informacja. Możecie sobie w ten sposób powiedzmy ćwiczyć sam ten wstęp, albo dalej próbować sobie samemu tutaj dobierać akordy. Więc. To już wszystko zależy od Was. No nic, nie będę przedłużał. Dzięki za dzisiejszą lekcję, za dzisiejsze oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie te odcinki, ponieważ wszystko to sprawia, że te lekcje sięgają dalej. Jeszcze tutaj dodatkowa informacja, jeżeli ktokolwiek z Was chciałby uzyskać jakby możliwość takiej konsultacji ze mną osobistej poprzez Skype'a, poprzez telefon, poprzez Messengera, Zoom'a czy cokolwiek tam innego, no to jest taka możliwość właśnie dzięki serwisowi Patronite. Możecie mnie wesprzeć na odpowiednim programie i tam powiedzmy możecie sobie nazwę to tutaj tak w cudzysłowie wykupić jakby za pomocą wsparcia powiedzmy tutaj w danym progu, możecie umożliwić sobie, może to będzie lepsze słowo, konsultacje ze mną bezpośrednie, ponieważ bez tego, bez wsparcia na Patronite już niestety nie jestem w stanie wszystkim Wam pomóc powiedzmy, niestety wiąże się to z tym, że niektórym osobom powiedzmy, no naprawdę muszę odmówić tutaj pomocy, no bo nie jestem w stanie wszystkim pomóc, brakuje mi najzwyczajniej tutaj powiedzmy czasu na to wszystko, więc tutaj, powiedzmy, dzięki temu wsparciu możecie sobie załatwić taką konsultację. Powiedzmy, u mnie 25 zł, powiedzmy, macie możliwość wtedy godzinnej konsultacji. Oczywiście nie musi być to tak, że to jest jednorazowo. Możecie mieć kilka takich, powiedzmy, spotkań po pół godziny, dwa razy, czy cztery razy po 15 minut. Więc możecie dosłownie zapytać o coś, iść sobie ćwiczyć. Powiedzmy, a ten czas Wam jakby nie przepada, ponieważ 45 minut Wam zostaje. Więc jeżeli macie kolejny problem, znowu się na przykład zdzwaniamy, podpowiadam Wam coś i tak dalej. Więc niekoniecznie muszą być to jakby regularne, Lekcje, korepetycje, że siadamy, omawiamy i całą godzinę wałkujemy jakiś temat, bo absolutnie nie zależy mi na tym, żeby Was rzeczywiście, nie wiem, tam wyciągać z Was pieniądze i żeby tylko tą godzinę przesiedzieć, aby tylko było załatwione. E, powiedzmy, żeby tylko kasa była na koncie, bo absolutnie o to mi nie chodzi. To są tak naprawdę dobrowolne wpłaty, dobrowolne konsultacje. Jeżeli chcecie, korzystacie, jeżeli nie chcecie, nie korzystacie. Na samym miesiącu, powiedzmy, macie większą możliwość, powiedzmy, skorzystania, ponieważ to Wam w żaden sposób nie przepada. Więc powiedzmy po prostu kwestia dogadania się. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie, więcej tego, tych godzin konsultacji, no to możecie powiedzmy sobie tutaj właśnie wyjść na wyższy próg. Tak więc tutaj wtedy mamy powiedzmy 50 zł, no to są dwa takie spotkania po, czy powiedzmy tam wtedy mamy dwie godziny łącznie i później czwarty no znaczy tutaj czwarta możliwość, trzecia możliwość, powiedzmy bo 75 zł za trzy spotkania jest tutaj akurat zajęta. Tutaj ostatnia możliwość, no to właśnie jest tutaj 100 zł. Wtedy mamy cztery spotkania, możliwość 4 godzin na miesiąc, ale oczywiście to też ma swoje limity. Jeżeli zwrócicie uwagę, no to na przykład próg 25 zł na chwilę obecną chyba tam są jeszcze tylko 5 miejsc jest bodajże próg 50 jest już zajęty całkowicie, 75 jest zajęty całkowicie przepraszam mikrofonie, i na 4 godziny miesięcznie jeszcze zostało chyba jedno miejsce i to nie będzie w żaden sposób zwiększane, więc jeżeli zależy Wam na możliwości konsultacji ze mną, no to polecam Wam zainteresować się tutaj tym tematem, ponieważ jeżeli będzie wyczerpany ten limit, no to już więcej osób nie będę przyjmował na konsultacje, ponieważ to by się odbiło negatywnie powiedzmy na tym właśnie co robię, więc jeżeli chcecie powiedzmy umożliwić sobie to, zaklepać sobie, że tak powiem, możliwość konsultacji u mnie, no to polecam Wam zwrócenie uwagi na serwisie Patronite na odpowiedni próg. Oczywiście próg 15 zł daje Wam dodatkowe tutaj możliwości, dodatkowe tutaj jakby bonusy, które się tutaj dotyczą tego w ogóle właśnie Patronite, a, powiedzmy, i dodatkowych lekcji i tak dalej. Ale oczywiście to powiedzmy nie jest limitowane, ale progi z konsultacjami są limitowane, zostało już tak naprawdę dość niewiele tutaj tego, więc polecam Wam serdecznie zainteresowanie się tym tematem, no nic, nie będę przedłużał, więc jeżeli możecie, wspierajcie, jeżeli jesteście zainteresowani konsultacjami, wspierajcie, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, udostępniajcie, jeżeli komuś się to przyda, nie przedłużam, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć.